Soplica w 2016 roku wskoczyła na podium i od razu była liderem. Jeszcze 2 lata wcześniej była na 3. miejscu, więc jest to duży, duży wynik dla nas. Wtedy miała 24% rynku. Biorąc pod uwagę, że rynek wódek smakowych cały czas rośnie i ich udział od 18% właśnie w 2016 roku już w tej chwili wynosi około 30%, to ta Soplica w tym dużo większym rynku już w tej chwili ma prawie 32%. Dla nas najważniejszym, chyba takim największym sukcesem w ostatnim czasie to było zdobycie tak wysokich market share'ów w okresie letnim. Zawsze Soplica była kojarzona jako marka wódek smakowych, głównie ze smakami zimowymi, czy też wiśnia, pigwa, orzech laskowy. Natomiast zaczęliśmy wprowadzać smaki cytrynowe, a już w 2022 roku nabraliśmy odwagi i wprowadziliśmy monocytrynówkę, która stała się hitem i ona nam pomogła właśnie w zdobyciu tak wysokich market share'ów. W 2023 roku jeszcze odważyliśmy się pójść krok dalej i wprowadziliśmy sezonową linię egzotyczną. Zupełnie niestandardowe smaki jak dla Soplicy, mango marakuja, arbugus z miętą czy limonka z pomarańczą okazały się bardzo ciekawym rozwiązaniem i bardzo ciekawą propozycją dla młodych konsumentów, którzy kochają Soplicę, bo ona daje im najwięcej możliwości wyboru.